Zespół opieki zdrowotnej w Ropczycach ma nowego szefa. Adam Pachlita został powołany na stanowisko dyrektora na 6 lat. Poinformował o tym na konferencji prasowej starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Nowy dyrektor ropczyckiego ZOZ został powołany 4 sierpnia na zarządzie powiatu. Adam Pachlita to doświadczony wieloletni pracownik zespołu opieki zdrowotnej, który przez ostatni czas pełnił funkcję zastępcy dyrektora. 5 sierpnia odebrał dokumenty potwierdzające powołanie na stanowisko kierownicze placówki. Tutaj rozpoczynamy jakby funkcjonowanie ZOZ-u, może nie od nowa, bo wiele rzeczy, które przez ostatni rok przez dyrektora Pachlitę było realizowanych, wiele rzeczy udało się zmienić, wiele spraw jest już, jakby to powiedzieć, rozpoczętych i wymaga kontynuacji. Przyjęcie osoby kompletnie z zewnątrz, no pewnie wiązałoby się z tym, żeby ta osoba przy na pewno wielu walorach osobistych i zaangażowaniu, no potrzebowałaby trochę czasu, żeby wdrożyć się, żeby poznać sytuację w ZOZ-ie, żeby pewne rzeczy przemyśleć i po swojemu zorganizować. A tutaj jakby z biegu wchodzimy i funkcjonujemy. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze układała. Z taką nadzieją dzisiaj te dokumenty, panie dyrektorze, podpisywaliśmy. Powołanie jest na 6 lat. Tak jak przepisy o tym stanowią. Natomiast też umówiliśmy się z panem dyrektorem, że oczywiście będziemy tą współpracę kontynuować, realizować, ale również co jakiś czas analizować i wspólnie tutaj uzgodniliśmy, że jeżeli uznamy, że kończymy tą współpracę, to na pewno, i tutaj mam taką deklarację, ja też to deklaruję, w uzgodnieniu, w takiej spokojnej atmosferze będziemy ewentualnie, mówię, za wcześniejszym porozumieniem w okresie, gdyby tak wypadło, wcześniejszym niż te zapisane w powołaniu 6 lat, tą współpracę zakończać. W trakcie spotkania z mediami nowy szef Powiatowej Służby Zdrowia podziękował za zaufanie, a także powiedział o planowanym dokończeniu rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Szanowni Państwo, no jestem bardzo zaszczycony i czuję się wyróżniony tu przez cały zarząd, szczególnie przez pana starostę, że obdarzył mnie takim zaufaniem. No faktycznie, ostatnio ta współpraca między nami przebiega bez większych jakichś tam kłopotów i zarzutów. Rozumiemy się, mamy to samo zdanie, wspieramy się w działaniu. Ja tutaj ze swej strony dołożę wszelkich starań, obejmując ten zaszczytny stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, żeby nie zawieść tego zaufania. Przede wszystkim władz powiatu jako organu założycielskiego. Mamy dużo spraw jeszcze do załatwienia. Planujemy to, co pan starosta powiedział, dokończenie, sfinalizowanie rozbudowy naszego szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Ta koncepcja, którą się udało wynegocjować, czyli dobudowy budynku D, jak gdyby zamyka w całości rozbudowę tego szpitala i jak daj Boże doprowadzimy to do końca, a plany są, żeby to w tym roku jeszcze uruchomić prace budowlane. Pewnie wykończenie się przesunie na następny rok, ale będziemy mieli na parterze tego dobudowanego budynku D pełną diagnostykę obrazową. Do tej pory w szpitalu w Sędziszowie, to tak przypomnę, funkcjonuje stary tomograf komputerowy pozyskany tam jeszcze przez tą firmę z Londynu. On jest tylko 8-rzędowy, natomiast mamy zapewnienie tutaj od prezesa tej firmy, że będziemy mieli w pracowni tomografii komputerowej 32-rzędowy nowy tomograf. Będzie po raz pierwszy w naszym szpitalu pracownia rezonansu magnetycznego. Jednak ta diagnostyka z upływem lat rozbudowuje się. Dawniej było tylko RTG, potem USG, potem było przed 10 laty, jak pamiętam, bo to uruchamialiśmy z panią dyrektor Litwą, oddział neurologii. To była właśnie ta pracownia tomografii komputerowej. A od przyszłego roku, jak wszystko dobrze pójdzie według tych naszych planów i zamierzeń, będzie pełna diagnostyka wsparta o rezonans magnetyczny. Bardzo dobre badanie,
pomagające lekarzom w postawieniu prawidłowej diagnozy i hospitalizacji naszych pacjentów. To by była taka największa inwestycja. Drugą, o której wspomnę, również organ założycielski, pan starosta, zarząd powiatu będzie realizował jeszcze termomodernizację budynku tego szpitala. To jest wartość szacowana wstępnie na około 5 milionów złotych. Pan starosta tutaj podjął decyzję, że będzie to realizował własnymi siłami, własnymi środkami w takich trzech etapach rocznych po milionie złotych, więc jeśli jeszcze to by się udało zrobić, to naprawdę będziemy mieli ten szpital, bo już na dzień dzisiejszy mamy taką perełkę tutaj, ale jeśli to by się udało zrobić, to naprawdę będzie to dla pacjentów, dla mieszkańców, bo to nasza rola jest trochę taka służebna. Moją pracę, naszych lekarzy, całego personelu oceniają pacjenci. Mamy teraz bardzo trudny okres tej pandemii. Są te obostrzenia, są utrudnienia. Pacjenci czują się czasem rozgoryczeni tą sytuacją. Może mają trochę utrudniony dostęp, ale dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych lekarzy i szpitala, i tych poradni, i tych filii, które mamy w terenie, nikomu nie odmawiają pomocy. Bardzo dobrze funkcjonuje system e-recepty, tych teleporad. Jeśli lekarze uznają, że wizyta pacjenta jest niezbędna, to zapraszają do gabinetu. Także proszę jeszcze o wyrozumiałość. Musimy, póki nie będzie odwołania tej pandemii, no to będzie ten triaż i w szpitalu, i w przychodni, bezwzględnie, tak jak pan starosta powiedział, wszyscy przychodzący do naszych ośrodków zdrowia, do szpitala muszą poddać się pomiarowi temperatury, mają mieć maskę, dezynfekują ręce i na umawiane godziny są kierowani do gabinetów lekarskich. Jeszcze raz, panie starosto, bardzo dziękuję. No i oby nam się ta współpraca dalej tak toczyła. Powiem, że z ZOZ-em jestem związany od ponad 20 lat. Wcześniej byłem kierownikiem rejonowej kolumny transportu sanitarnego. To jeszcze w składzie było wojewódzkiej kolumny przez 10 lat, a później jak był podział administracyjny tej wojewódzkiej kolumny, to powiat przejął również tą naszą jednostkę i a pełnię obowiązki zastępcy dyrektora chyba bodajże od 2006 roku. Także czegoś tam się nauczyłem przez ten czas. I tak jak pan tutaj starosta był uprzejmy powiedzieć, z marszu wchodzę w temat, bo wszystkie sprawy, które do tej pory, z którymi się ZOZ borykał, to razem z panem starostą, z panią wicestarostą żeśmy uzgadniali i przynajmniej mówiąc tak kolofialnie, ten wózek ZOZ-owski będzie ciągnięty zawsze przez nas wszystkich w jedną stronę. I to dobrze wróży, panie starosto, na przyszłość. Jeszcze raz panu bardzo dziękuję. Dyrektor poinformował również mieszkańców o uruchomionym mobilnym punkcie pobrań dla osób będących w kwarantannie, chcących wiedzieć, czy są zakażone koronawirusem. Badania są przeprowadzane nieodpłatnie. Od poniedziałku, czyli od 3 sierpnia, przy szpitalu powiatowym naszym w Sędziszowie utworzyliśmy tak zwany mobilny punkt pobierania. Takie punkty już funkcjonują w Rzeszowie, funkcjonują w innych szpitalach powiatowych. No i uznaliśmy, że powinniśmy i my dołączyć, żeby mieszkańcy naszego powiatu mieli na miejscu przy naszym szpitalu możliwość, jeśli są na kwarantannie, pobrania wymazu. Jest wywieszona instrukcja, jest to tak zwany ten mobilny punkt, czyli osoba, która otrzyma sanepidu SMS-a, że ma się w danym dniu zgłosić właśnie do pobrania tej próbki, podjeżdża samochodem, nie wychodzi, w maseczce, w rękawicach. On jest oczywiście wpisywany, identyfikowany według dowodu osobistego, wpisywany jest w system. Na moment pobierania próbki uchyla okno, zdejmuje maseczkę, trwa to 5-10 minut i odjeżdża. Także tutaj to jest taki standardowy sposób postępowania. Te godziny pobierania w naszym szpitalu będą w nowym namiocie, takim drugim, który będzie stał za tym, który służy teraz do triażu. Te pobrania będą w godzinach od 7 do 9. O 9.15 przyjeżdża kierowca z laboratorium, o dziwo z Gliwic, który jedzie po próbki do Łańcuta, do Centrum Medycznego.
i u nas jest 9:15, także te próbki są pobierane i po 4-4,5 godzinach pacjent na komórkę, na SMS-em otrzymuje wynik. Jeśli jest ujemny, to jest bardzo dobrze, a jeśli jest dodatni, no to już sanepid przyjmuje tego pacjenta i pacjent ma tą wiedzę, że jest zawirusowany. To jest jedna taka sprawa, taka świeża. I druga, która ta się już urodziła i już funkcjonuje. Natomiast jeszcze mam jeden taki pomysł na szybko w związku z tą koronawirusem. Zakupimy 6 dodatkowych telefonów komórkowych i rozdzielimy je na wszystkie oddziały naszego szpitala, czyli na oddział chirurgii planowej, wewnętrznym oddziału neurologii, izbę przyjęć. Będą na ten telefon, damy do publicznej wiadomości, będą mogli dzwonić członkowie rodzin, opiekunowie, pacjentów, którzy są u nas w szpitalu i będzie można przez ten telefon, pomijając te stacjonarne, z którymi się czasem ciężko jest dodzwonić, kontakt, co się z pacjentem dzieje, jakie miał badania, jak się czuje. Pielęgniarka odbierze taki telefon, to będzie w godzinach od 10, czyli po zakończeniu obchodu przez ordynatorów, do godziny 14. Na izbie będzie ta informacja dostępna i ten telefon całodobowo, bo tam pacjenci są przyjmowani właśnie całodobowo. No i poprawimy tutaj może ten przepływ informacji, bo lekarze zajmują się leczeniami, pielęgniarki mają swoje obowiązki. Czasem ten opiekun, członek rodziny, miałem takie sygnały, że przez kilka dni, nawet przez tydzień rodzina nie miała żadnej informacji. A to wystarczy tylko zadzwonić, pielęgniarka podejdzie, zapyta pana doktora, jakie są rokowania, bo jeśli chodzi o stan zdrowia, to jest zastrzeżone tylko do decyzji lekarskiej. Natomiast to, czy pacjent dobrze się czuje, czy nie potrzeba mu czegoś, zawsze będzie ten kontakt i rodziny tu będą miały taki komfort.